Trwają prace związane z gruntownym remontem kamienicy, w której niegdyś mieścił się Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki, tej przy Noniewicza 71. To, co widać na zewnątrz, to zaledwie mikroskopijna cząstka tego, co jest w środku. W zeszłym roku podpisaliśmy umowę z panem marszałkiem i dzięki temu dofinansowaniu i wkładu własnemu miasta Suwałki, pana prezydenta Rady Miejskiej, roku 2018, dokładnie w lipcu, przystąpiliśmy do prac remontowych. Wartość robót budowlanych wynosi około ponad 6 milionów złotych, z czego 3 miliony 717 tysięcy to dofinansowanie z programu unijnego RPO i wkład miasta pozostałe środki. Zakres robót jest ogromny. W zasadzie ze starego Rokisu naprawdę niewiele pozostało. I dobrze, bowiem dotychczasowe rozwiązania architektoniczne mocno determinowały sposób wykorzystania tego budynku. Ogromnym problemem było też zagrzybienie obiektu. Kilka etapów mamy za sobą, a na pewno zbicie tynków, posadzek, wywiezienie gruzu, przebudowy ścian, wentylację, położenie instalacji elektrycznej, wodno-sanitarnej, wymianę stolarki okiennej. No jest to już ogrom prac wykonanych w ramach tego projektu. Prócz tego na części obiektu położone zostały już tynki zewnętrzne. Fragment elewacji od strony ulicy Chłodnej mogą już mieszkańcy podziwiać. Teraz trwają prace nad frontem kamienicy. Takim dodatkowym elementem na pewno będzie ta iluminacja świetna, podświetlenie tego budynku zabytkowego. Wewnątrz budynku już widać, jaki ogrom pracy został wykonany, ale widać także, jak wiele jeszcze pozostało do zrobienia. Dokończenie kładzenia posadzek, tynki już mamy wewnątrz, położenie farby, glazur, terakoty, klatka schodowa. Wnętrze zmieniło się diametralnie. W najcięższym czasie pracowało około 70 osób, a w tej chwili około 30. Cały budynek został praktycznie można powiedzieć rozkuty, wywieziony gruz i należało wszystkie prace wykonać od początku, czyli nowe instalacje elektryczne, sanitarne, budowlane, nowe posadzki, łącznie z obniżeniem piwnic o pół metra, żeby dopasować te pomieszczenia do użytkowania. Z wyższych kondygnacji zabytkowej kamienicy zniknęły maleńkie pokoiki, ciasne pracownie. Pojawił się nowy podział architektoniczny, większe przestrzenie. Jak zostaną wykorzystane? My będziemy chcieli się zająć przede wszystkim realizacją, może powiedzmy to tak, takiego hasła, które teraz na bieżąco wymyślam, kultura dostępna. Czyli my bardzo chcemy urządzić takie pracownie i poprowadzić tak program, żeby te osoby, które zamieszkują ten obszar Śródmieścia, obszar objęty rewitalizacją, były zainteresowane tą ofertą. Na pewno będziemy chcieli kontynuować pracę w pracowni muzycznej, tanecznej, w zakresie rękodzieła, ale również chcemy przyciągnąć nowe formy pracy, jak na przykład pracownia ceramiki, wypalania w glinie i w szkle, jak grafika, jak film, jak fotografia, ale również zajęcia w zakresie mama, tata i ja, bo chcemy łączyć rodziny, chcemy, żeby oni wspólnie przychodzili na nasze zajęcia. Alicja Andrulewicz liczy też na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Ja bym chciała, żebyśmy wspólnie tutaj pracowali i żeby ten obszar stawał się coraz mniej wykluczony dzięki pracowniom nowym, które powstaną w tym obiekcie. Zarówno Alicja Andrulewicz, jak i kierownik budowy utrzymują, że nie przewidują przeciągnięcia prac poza umowny termin. Termin zostanie dotrzymany. Ja nawet tak trochę zauważyłam, że jest duża empatia do tego, żeby zachować ten harmonogram pracy, ale również zakończyć tę budowę w terminie. Przypomnę, przewidywane zakończenie budowy to listopad 2019 rok.